Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z The Medium. Jesteśmy w pokoju, no właśnie, pytanie czy Tomasza, tego, którego my tak naprawdę szukamy? No, trzeba to sprawdzić i trzeba zobaczyć... Dobra, czyli coś więcej niż zwykły zegar. Zegary zazwyczaj w takich grach są jakąś zagadką, jakby nie patrzeć. Tylko, że jest zamknięty. No dobra. A tu? Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Jest taka możliwość. A tutaj coś więcej znajdziemy? Chyba nie. Ewentualnie może tak jeszcze się rozejrzeć. Nie. No dobra. Czyli z tym byłoby już wszystko. Ha, proszę bardzo. Godło. O, 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 o. I chyba mapa. Tak. Mapa podpisana. Signature. So he designed this whole place? Who are you, Thomas Rekovich? Thomas Rekovich. No i samo biurko, które jest jak widać złamane. What the hell happened here? Still works. Someone's been using it. Kto, kurczę, z lat 90. gdzieś tam urodzony nie widział takiej lampki, to chyba już tak naprawdę nie zobaczy. Okej, okay, i klucz. Too small to fit a door. No to jest typowy klucz właśnie do otwierania jakichś takich szafek, jakichś regałów, jak również na przykład zegara. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently to call me. Aha, czyli z tego telefonu dzwonił Tomasz. Someone jotted this down recently. Okej, okay. Lista do zrobienia. Trzecia pobudka, nie wyłączaj tego budzika. Lekarstwa, sprawdzić dobrze ścieżkę w lesie, zajrzeć do hotelu, sprzątnąć stare papiery, zająć się badaniami, wywołać zdjęcia, jeśli będzie czas. Jeszcze raz sprawdzić biuro książki, zajrzeć do L. Okej. Okay. Średnio nam to co mówi. Burn marks, broken glass and is that salt? No coś tutaj się musiało podzieć złego. No dobra, mamy w zasadzie klucz, tak? Po pierwsze mamy latarkę, więc ona nam tutaj zdecydowanie pomoże, jak to na przykład w Residentach bywa. A my tymczasem kluczyk mamy. Coś oprócz wskazówek? Nie. Przesuń wskazówki zegara. Ok, czyli 10 to jest max. There. An imprint. Is that Thomas? Zobaczmy. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. No i proszę bardzo. Wspomnienie. Don't do it. I can't. We must. Za wiele się nie dowiedzieliśmy. No dobra, jeszcze raz. Dalej do tyłu. Okej, okay, widzimy chyba dosyć dokładnie jego posturę. Wait. I can feel. Something's wrong. It's coming. Nadchodzi. There. A? Looks like a passage. Ukryte przejście. Shit. I thought I had it this time. It's taking too long. What am I missing? Dobra, ukryte przejście za regałem, ale sprawdźmy sobie jeszcze maksymalnie do tyłu. Może jeszcze jakiś widok tego Tomasza będzie. Jest. Looks like I'm in for another dive. Zobaczmy. Gotta check the wire. I'd hate to get stuck in there. Check the wire. Pewnie I could absorb some of that energy.
pewnie związane właśnie z tym przejściem. I to jest max, jak mogę cofnąć to... Dobra, to po pierwsze, wzięliśmy trochę energii, ale jeszcze możemy chyba to sprawdzić. Jakby trochę rozdwojenie jaźni, co? I teraz tak, w tym świecie drzwi bywają czasem otwarte. O, właśnie. O to mi chodziło, więc jakbym mógł tak się rozdzielić. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. O kurde, ty! Jakieś miejsce, z którego... No nie wiem, to wygląda jak... No nie chcę mówić pentagram, ale jakieś takie miejsce... teleportu albo co? Coś tu mogło się odfablać. Let's see if it worked. Oho. I mamy chyba... Musimy to odsunąć. Proszę bardzo. Okay. Let's get the rest of me in there. No tak, bo kto miałby w zasadzie otwierać drzwi w regale? Odsuwać. Aha. I'll never get used to this. Odsuwać obrazek do tego jeszcze. Nope. Doesn't work. No to potrzebujemy prawdopodobnie jakiegoś zasilania pewnie też tutaj. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Czytaj. Pamiętaj o czerwonym świetle. Naświetlanie 5 sekund, moczenie w każdej kuwecie 3 sekundy. No to już wiemy, bo już raz... Raz to wywoływaliśmy. Wywoływacz, przerywacz i utrwalacz. Okay. I know how this works. I need 3 liquids to develop the photo. Czyli tym razem nie mamy akurat... Looks like there's a tray missing. Nie mamy tych odczynników. Ale mamy papier fotograficzny, który możemy sobie tutaj podrzucić. I na razie jeszcze nie będziemy 5 sekund naświetlać, dlatego że nie mamy tych odczynników. Tu jest jeden. That's one. Two more to go. Fixer. Czyli chyba utrwalacz, co? Tam był trzeci chyba. A to co jest? Want to be a photographer? Stop. Czyli przerywasz chyba, co? Suppressing, huh? Not sure I like the sound of that. Suppressing the supernatural, czyli ujarzmić nadprzyrodzone. O, dokładnie tak. Mamy przecież tłumaczenie. I could sense something stirring behind that symbol. Like a gust of wind moving a curtain. O tym mówiłem, że coś na pewno tutaj będzie właśnie jakiś taki rytualny znak. Robi się silniejsze. Czuję, jak przenika do mnie. Wpełza do mojego umysłu. Chce się wydostać. Nie może się wydostać. Nie pozwolę na to. Nawet jeśli będę musiał. Nie. Znajdę inne wyjście. Tu nie ma nic. Kolejna książka. Hope he's not using it as a textbook. Hammer of Witches, czyli młot na czarownicę, tak? Młot na czarownicę, mhm. No ktoś tutaj miał niezłą lekturę. Okay. That's all of them. Dobra, i to jest pierwszy krok do zrobienia jakiegokolwiek zdjęcia, ale jeszcze tutaj mamy... A, no tak, jest jednej misy nam też brakowało. Mieliśmy 2 pojemniki na te płyny. Był trzeci. I proszę bardzo, tak, tutaj dajemy misę. Tutaj dajemy... wywoływacz. Przerywacz. Utrwalacz. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej.
Raz, dwa, trzy. What the hell? Mamy stalkera here. Widocznie pan Tomasz wie o nas naprawdę dużo. What the fuck is this? Paszcza. Hello? Are you all right? Don't look at me! No świetnie. Not a fan of light, huh? Fucking figures. Pytanie tylko, gdzie my teraz tak naprawdę jesteśmy w prawdziwości, a nie w tym świecie duchów. Dobra, jak nie lubi światła, to w takim razie musimy zaczerpnąć go trochę i ewentualnie będziemy może w stanie go odpędzić. Wszystko kończy się we mnie. O, no świetnie. Gdzie poszedł gdzieś, nie? Poznać cię na wylot. No, próbuj szczęścia. Powłoczka. So happy.
to chyba musimy się spieszyć, coś mi się wydaje. No jeśli on tak będzie rozwalał mi wszystkie zasłony, to będzie trochę lipa. Tam w oddali widzę światło. To trzeba byłoby ogarnąć, kiedy będziemy mogli faktycznie iść. Czy. On chyba zrobi kółeczko. A poczekam na kolejne kółko. Jego kółko. No chodź. Tylko, że będzie jak teraz rozwali, kurde, moją zasłonę. Nie mogłem iść wcześniej. Mam nadzieję, że tu po lewej jest jakaś zasłona, bo kurde, nie widzę, czy to jest ciągłe, czy nie ciągłe. Oj, gościu, kurde. Nie jesteś zbyt bystry, co? Dobra, z kolei tędy musimy się jakoś inaczej przedostać. Ale i tych ciem jest. Coś mi się wydaje, że nadal jesteśmy na jakimś korytarzu. Tego hotelu. Zobaczcie, są tutaj pokoje hotelowe, a przynajmniej drzwi. Czyli gdzieś tu musimy jeszcze nadal być. Pewnie nadal na drugim piętrze. Jedna osoba, która może nam w jakikolwiek sposób wyjaśnić, co tutaj się dzieje, to jest chyba Smutka. A przynajmniej spróbować, bo ona nigdy nie mówi wprost. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. No faktycznie, jakby każdy miał widzieć to, co ona, i być takim medium, to wydaje mi się, że ponad połowa ludzi byłaby szalona. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? No, nie dowiedzieliśmy się, kim jest Tomasz, jak również nie dowiedzieliśmy, znaczy mamy nowego gościa. Co nie wiemy, kim jest. Potwór. Marianne! Proszę, wywołaliśmy Smutkę. Być może nam coś powie o tym potworze. Bo chyba ona jego się bała tak naprawdę. Ona coś tam mówiła, że nie możesz. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything.
And besides, sadness needed my help. Podążaj za smutką. Is someone there? Oczywiście, że jest. Smutka w radiu. Mary and Happy. You're okay. Sadness? Is that you? Trochę jak Bubblebee, okay? Nie? What was that thing? Hello? Find Richard. Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? It's on the day room. Day room? Dostań się do świetlicy. No. Jak widać, smutka nas będzie prowadzić tymi znowu takimi światłami migającymi, jak to zazwyczaj w przypadkach nadprzymrodzonych mocy bywa. Właśnie wtedy światło, nie? Tak miga. Nie wiem, dlaczego tak oddziałuje na elektryczność. No i jest, świetlica. Tylko świetlica jest zamknięta. Niestety. What now? Wciąż widzę go w swoich snach. Drugi świat. Pył i śmierć, jak okiem sięgnąć. Uczucie nicości rozdzierające duszę. Budzę się dusząc się. Pył pali moje płuca. Błagam, by to się skończyło. On twierdzi, że nic nie można z tym zrobić. Tak twierdzi. Tylko czy ja mu jeszcze wierzę? No i tutaj nie ma podpisane w ogóle, kto poczynił tą wiadomość. Żeby można było do kogoś ją przypisać. Rodzinny wypoczynek, wakacje na wsi. Fiatem 126P. Coś znajdziemy jeszcze? First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. At least Sadness was still with me, in a way. W pewnym sensie. No dobra, co mamy tutaj? Basen! Proszę, proszę. Dobra, możemy zejść sobie tutaj, ale pytanie, czy coś w lewo jeszcze mamy? Drzwi, ale których nie mogę otworzyć. Basen. Widzę, że wiele się tutaj wydarzyło. Basen mi się kojarzy też z misjami, na przykład z Call of Duty. Oj, oj, o, o, o! Oh God, it's everywhere. How many people died here? Masakra. W Niwie. Tam też był basen, nie? Diabelski młyn. W Czarnobylu chyba. Dobra, mogę zejść tutaj. I mogę zejść tutaj. Dobra, chyba będziemy mogli wejść ponownie, więc jak zeskoczę, to chyba nie będzie większego problemu. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Coś mogę znaleźć? Nie. Tylko widocznie taki widok. A tu? Też nic. Proszę, proszę. Ale słyszę jakieś szepty. Czekajcie, tu chyba. Tak. Let me be frank. This case is problematic. My superiors want it to go away. I want it to go away. You can see how your statement complicates that. Comrade? Yes, I understand. Some things don't just go away. They stick. They echo. Franciszek, słuchajcie. I to był inspektor, który prawdopodobnie zbierał zeznania z tego, co tu się stało. Franciszek mógł być tym takim... Kurde, ciężko go nazwać.
niby dozorcą, tak? Ale chyba naczelnikiem później jakoś tam był, dostał awans, nie? Ten, który pisał pocztówki do rodziny. Tej też? The nurse. She did it. She killed them all. It was like something possessed her. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. The nurse. But how? Why? Czyli jeszcze mamy do tego wszystkiego, słuchajcie, pielęgniarkę, prawdopodobnie Urszulę. Bo ona już dawała jakieś takie oznaki dziwne, zwłaszcza jeśli chodzi o chyba opiekowanie się Ryszardem wtedy, nie? Co on był na wózku. On jej nie chciał. Powiedział, że nie jest on dla niej, żeby sobie znalazła kogoś innego. Nic nie ma. Więc powoli przedstawiają nam się kolejni bohaterowie tej całej opowieści. O, proszę. A, jeśli mowa o pocztówkach. Pocztówki nadzorcy. O, dobrze, to jest nawet w zakładce. Pocztówki nadzorcy. Najdroższa. Chciałbym, aby to była ta chwila. Chwila, w której w końcu zbiorę się na odwagę, w której wreszcie wyślę jedną z tych pocztówek. To wydaje się takie łatwe. Wystarczy wrzucić ją do skrzynki. Tylko dlaczego nie jestem w stanie tego zrobić? W końcu to zrobię, obiecuję. Kocham cię całym sercem. F. No właśnie, bo zobaczcie. On pisze te pocztówki, ale te pocztówki zostały tutaj. On pisze stąd, z ośrodka w Niwie, w którym pracował. Pisze je, a my je znajdujemy. On ich nie wysłał. On ich nigdy nie wysłał. One tu zostały. I tutaj się, zobaczcie, potwierdziło to. Cover your nose. Try not to look at them. The sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ah. Definitely didn't need to feel that. No pytanie, czy ona poczuła faktycznie to, co oni czuli, jeśli chodzi o zapach. Podejrzewam, że chodzi o zapach trupa. Można było powiedzieć. Dobra, tu nic nie ma. Też nic. Raczej nie powinniśmy spotkać tego Beboka w tym świecie, w realnym świecie. Więc raczej nie powinniśmy się czekać. O, proszę bardzo. Stary dobry Franek, notatki zatroskanego. Franciszek, co ja mam z tobą zrobić? Gdy zamknęli Niwę, błagałeś mnie, żebym pozwolił ci zostać. Twierdziłeś, że potrzebujesz czasu do uporządkowania swoich spraw. Że możesz się przydać. Teraz wiem, że to były tylko wymówki. Jak listy, które ciągle pisałeś. Wiem, że nie wysłałeś ani jednego z nich. Rodzina ma się dobrze, panie Rekowicz. Wrócę do domu na przyszłą wiosnę. Najpóźniej latem. Kogo ty oszukujesz, Franek? Przynajmniej póki tu jesteś, mogę cię mieć na oku. Żebyś się nie urżnął i nie zaległ w jakiejś śnieżnej zaspie. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Stary, dobry Franek. Zbyt bojaźliwy, by żyć. Zbyt uparty, by umrzeć. Czasem mam wyrzuty sumienia, że tak cię wykorzystuję, ale przypominam sobie wtedy, że potrzebna mi każda pomoc. Notatki zatroskanego. Czekaj. Okej, czyli to prawdopodobnie jest... To jest prawdopodobnie posortowane osobami, które pisały te wiadomości. To jest notatka zatroskanego. Locked. Z drugiej strony, na łańcuch. Lustro. Zaraz. Tutaj już mamy chyba końcówę, nie? I stąd przyszliśmy. Bolt cutters? Mhm. Might be useful. Tego byśmy już w kilku miejscach potrzebowali.
tego byśmy już w kilku miejscach... A, to jest na górze w ogóle, nie? To nie jest... Tak, to jest na górze. No można było czymś rzucić, może by spadło. No i tu jest kolejna miejscówka, w której faktycznie takich nożyc by się wykorzystało trochę, nie? O, smutka! How did you... Ah, shit! Podążaj śladem eterycznych motyli. O, tu jest otwarte! Okej. Okay. Z powrotem na basen, tak? Czekajcie, a tu coś jest? Aha, dobra, tutaj można zejść. Wspomnienia. Hey, wait up! Come on, Slowpoke. I've got an idea. We're gonna show that weirdo. What are you gonna do? There were some kids here. Bernard i Hanna. No to bardzo możliwe, że poznamy tą historię tych dzieci teraz, przedstawioną przez Smutkę. Może z którymś z nich miał jakiś kontakt. No nic, przekonamy się pewnie. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. Zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i śledztwa, część dalsza. Już jutro zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.